czwartek 29 grudnia odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy Moszczenica w 2016 roku. Czwartkowe obrady to przede wszystkim praca nad budżetem na rok 2017, a także przystąpienie do programu wsparcia służb ratowniczych, przyjęcie lokalnego programu rewitalizacji gminy Moszczenica i przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej. Sesja była bardzo dobrą okazją do wręczenia nagród wójta gminy w dziedzinie kultury i sportu, a otrzymali je Katarzyna Niemiec, która osiągnęła liczne sukcesy w sportach walki, i Marek Dziadzio, radny gminy Moszczenica, a także niezawodny i niezastąpiony działacz w dziedzinie sportu. Dzisiaj chcieliśmy wprowadzić taką synergię między światem samorządu a światem sportu. Od kilku lat bardzo dobrze nam się w gminie udaje, a teraz pokazaliśmy jakby nowe formy, czyli z jednej strony laureatka nagrody Katarzyna Niemiec w takich sztukach walki, kickboxingu. Z drugiej strony Marek Dziadzio jako samorządowiec, ale także kapitan drużyny piłki nożnej, piłki siatkowej. Chcieliśmy pokazać, że sport można ze sobą łączyć, że on może się przenikać, i nawet dzisiaj na sali powstały pewne pomysły, jak kolejną sekcję w licznych już sportowych, jakie mamy na terenie gminy, utworzyć jako nową, czyli sekcję kickboxingu dla szeroko rozumianego grona bardziej młodzieży. Katarzyna Niemiec ma niecodzienną pasję. Niektórzy uważają, że sztuki walki to tylko sport dla facetów. Trenuję brazylijskie jiu-jitsu pod okiem Piotra Słomińskiego w Gorlicach. To jest sport w chwycie, w zwarciu. Dążymy do obalenia i do skończenia przeciwnika jakimś dźwigną, duszeniem albo na punkty. Takie coś jak zapasy, tylko że ze skończeniem w parterze. Niestety, ale na chwilę obecną Kasia zmaga się z kontuzją kolana, ale jest pełna nadziei, że już niedługo stanie do walki. Myślę, że po operacji, jak wszystko już dojdzie do normy, to wrócę do treningów. Mam nadzieję, że mój trener mi w tym pomoże, w mojej rehabilitacji, i no i wszystko wróci do normy i będę mogła dalej startować i reprezentować naszą gminę na skalę ogólnopolską. O kilka słów na temat sportu w gminie Moszczenica poprosiliśmy radnego gminy Moszczenica Marka Dziadzio. No w tej chwili, jak widać zewnętrznie, no to dosyć duża ilość osób, i dzieci, i młodzieży garnie się do klubu, co dla mnie jest wspaniałą wiadomością, bo i siatkarze, i piłkarze, i piłkarki, co teraz coraz częściej widać, dziewczyny garną się do gry. Są te grupy coraz młodsze i coraz więcej ich w Moszczenicy się pojawia. Także nie brakuje nam na szczęście tej kadry do grania i myślę, że tak będzie dalej, bo gmina nam też pomaga finansowo, co jest dużą ulgą dla klubu, i myślę, że tak będzie dalej. No. Marek Dziadzio mówi też o najbliższych planach związanych z rozwojem sportu. No w tej chwili planujemy trochę wyżej wystartować z siatkarzami, ponieważ mamy już warunki dostosowane w gimnazjum. Firma, która nam zrobi nowe sprzęty dostosowane do ligi. Chcemy zagrać w czwartej lidze tej GKPS-u tak zwanej. Siatkarze się dosyć mocno rozwijają, to jest plus. Piłka nożna, oczywiście te grupy młodzieżowe, które w tej chwili są, myślę, że się rozwijają coraz lepiej. Może się uda, że jakąś szkółkę spróbujemy zrobić dla dzieci, typowo dla dzieci takich już bardziej młodszych. No i myślę, że ta grupa, która jest teraz, nam nie zmniejszy się, a raczej się zwiększy, i tu bym w tym kierunku szedł. Końcówka roku to idealny czas na podsumowania, dlatego poprosiliśmy wójta gminy Moszczenica o krótkie podsumowanie 2016 roku. Ten rok 2016 to na pewno wielkie przygotowania do kolejnych dużych inwestycji, głównie te w zakresie infrastruktury takiej ciężkiej, jak wodociągi, jak sala gimnastyczna w Staszkówce. To także nowe zupełnie pomysły na nasze otoczenie, jak plac targowy w Moszczenicy, czy też rewitalizacja parku w centrum Staszkówki. Głównie zatem skupiliśmy się na przygotowaniach, ale także pokazaliśmy to, z czym chcemy w kolejnych latach startować do naszych mieszkańców. Przede wszystkim nowe zadania w zakresie infrastruktury drogowej, chociażby pokazana przez nas skłonność, aby najstarsze, najbardziej zniszczone drogi bitumiczne w naszej gminie, robione kiedyś jeszcze metodą półwgłębnego bitumowania, zamykać, pokrywać nową nawierzchnią komfortową, asfaltową, tak jak to uczyniliśmy w bieżącym roku z drogami Dół, Kociany czy RSP w Staszkówce. Ostatni czas to także półmetek pracy samorządu.
Dwa lata już minęły, jakieś podsumowania były nawet na ten czas wykonywane. Bardzo jestem zadowolony z tego, co udało się w naszej gminie osiągnąć. Przede wszystkim z wysokiego poziomu kultury i współpracy w naszym samorządzie między wójtem, radą, całym urzędem i naszymi jednostkami organizacyjnymi. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że w naszej małej ojczyźnie, tutaj w Moszczenicy i w Staszkówce, jesteśmy dokładnym przeciwieństwem tego, co dzieje się w wielkim parlamencie naszym w Warszawie i chciałbym, żeby taką dobrą atmosferę współpracy z konkretnymi skutkami na przyszłość utrzymać jak najdłużej. Mamy nadzieję, że gmina nadal będzie prężnie się rozwijać i w nadchodzącym roku wszystkie zadania, które są zaplanowane, zostaną wykonane.